Jesteśmy na stoisku SB Betting, która ostatnio dosyć mocno szaleje na polskim rynku i fajnie się rozwijają. I właśnie chciałem z Piotrkiem porozmawiać i zapytać go. Piotrek, słuchaj, wyobraź sobie, że jestem inwestorem. Nie mam praktycznie pojęcia totalnie o branży hazardowej, ale wiem, że chcę w to wejść, chcę w to zainwestować. Powiedz mi, jakie kolejne kroki muszę poczynić, żeby po prostu stworzyć takiego buchmachera? Czy jesteście mi w stanie w tym pomóc? Witam. Jasne, jak najbardziej jesteśmy w stanie pomóc i odpowiadając najkrócej na Twoje pytanie, najlepiej to przyjść po prostu do nas. Wtedy my odpowiemy na te pytania i pomożemy i poprowadzimy przez wszystkie kroki, które należy wykonać. W pierwszej kolejności trzeba się zastanowić przede wszystkim, jak chcemy operować, czyli czy chcemy operować tylko online, czy może też jesteśmy zainteresowani sprzedażą naziemną. Może jesteśmy zainteresowani jakimiś nowymi technologiami, typu jakieś przenośne aplikacje mobilne i tego typu rzeczy. Może terminale samoobsługowe, które też teraz bardzo nabierają tempa. No i tutaj dochodzimy do kluczowej sprawy. Jak już odpowiemy sobie na te pytania, to czas wybrać firmy, z którymi będziemy współpracować. Wobec tego nie da rady, więc jednym z pierwszych kroków jest wybór dostarczyciela platformy, czyli takiej firmy jak nasza i z całym sercem mogę naszą tutaj polecić jako dobry wybór. A kolejne kroki to kto będzie naszym hostingiem, czyli gdzie będą się mieściły serwery naszej platformy. Ale zakładając, że nie mam też jakby wiedzy technicznej, wy jesteście w stanie w takim modelu 360 kompletnie zająć się wszystkim, tak? Nawet jeśli chodzi o jakieś tam właśnie doradztwo, o wybór takich różnych partnerów i wy jesteście w stanie przeprowadzić ten proces tak naprawdę od zera do samego jakby uruchomienia takiego bookmachera. Oczywiście. Pracujemy i w jednym, i w drugim modelu, to znaczy zarówno z klientami, którzy od początku do końca wszystko wiedzą, z kim chcą współpracować i jak to chcą osiągnąć, ale również z takimi, którzy nie mają pełnego rozeznania na rynku i potrzebują właśnie pomocy, zapoznania z innymi firmami, które byłyby pomocne w dostarczaniu usług, które będą dla nich przydatne. Także oba modele wykorzystujemy i tak naprawdę dzieje się to cały czas. A możesz powiedzieć, wiadomo, nie można jakby zdradzać jakichś tajemnicy handlowych pomiędzy poszczególnymi partnerami, ale o jakiego rzędu kwotach my w ogóle mówimy, jeśli chodzi o właśnie uruchomienie takiej platformy? Nie już o samym jakby utrzymaniu tego i ponoszenia kosztów, ale samej tej ceny wejściowej. Czy możemy określić widełki? To też zależy od rynku, bo rynki bardzo się różnią między sobą, ale aby założyć bookmachera, trzeba na pewno liczyć się z wydatkiem rzędu kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy euro. A w ostatnim czasie coraz większa liczba bookmacherów zgłasza się do Was. Mówimy o polskich legalnych bookmacherach, którzy teraz dostają licencję. No i jakby cieszycie się zainteresowaniem w tych firmach. Czy możesz tak... Może to zabrzmi może trochę nieskromnie, ale co jest Waszym mocnym punktem w Waszej firmie? Na pewno naszym mocnym punktem jest już rosnące doświadczenie na polskim rynku. Mamy tutaj kilku partnerów, z którymi współpracujemy. Także to doświadczenie punktuje i plusuje. Znamy rynek dobrze i jesteśmy w stanie doradzić tak, aby klienci podejmowali rozsądne decyzje, które będą korzystne i długoterminowe dla ich firmy. A poza tym doświadczenie wieloletnie firmy, która sama zaczynała jako buchmacher, a później przekształciła się w dostarczyciela platformy, na pewno wiele pomaga. To doświadczenie jest praktycznie już niemal 20-letnie, licząc historię obu firm i tutaj naprawdę wydaje mi się, że mamy sporą przewagę. A co z elastycznością, bo zdarza mi się słyszeć tego typu głosy, że wiele bardziej znanych, czy nawet europejskich firm właśnie ma problem z podejściem do czasami nieco mniejszych klientów. Jak to wygląda w Waszym przypadku? Czy jesteście w stanie dopasować coś do poszczególnego klienta na jego życzenie, nawet do nie z jakimś topowym klientem, ale czy potraficie dostosować rozwiązania tylko pod niego? Jak najbardziej. Pracujemy na wielu rynkach, w wielu krajach, co bardzo pomaga nam, bo nawet regulacje prawne są inne i trzeba do nich się dostosowywać. Poza tym nasi klienci często pomagają nam, mówiąc wprost, rozwijać naszą platformę, ponieważ wymyślają bardzo ciekawe funkcjonalności, które później wdrażamy. I właśnie ta elastyczność też jest bardzo mile widziana przez klientów. My zazwyczaj praktycznie prawie nigdy nie odmawiamy funkcjonalności. Analizujemy ją, sprawdzamy jak zrobić ją najlepiej, dyskutujemy, aby ją poprawić, ale jeśli klient ma fajny i ciekawy pomysł i chce go wdrożyć, to pomagamy w tym jak najbardziej.